Halowe Mistrzostwa Masters w lekkoatletyce w Toruniu. Wysyłamy mocną reprezentację z województwa opolskiego, ale to też dla nas taka satysfakcja, bo Opolszczyzna stoi lekkoatletyką. Tutaj mamy najwięcej medalistów. Tutaj ta dyscyplina bardzo dobrze punktuje w rankingu krajowym. Dlatego też ogromnie się cieszę, że jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata Mastersów, również mamy się kim pochwalić. Również koledzy z Urzędu Marszałkowskiego będą starali się, będą walczyli o medale. Dzisiaj mała uroczystość, wręczenie koszulek, no i dopingowanie do tego, aby jak najlepsze wyniki i jak największą satysfakcję z tych mistrzostw nasi zawodnicy przywieźli. Dzisiaj mamy takie, można powiedzieć, oficjalne przywitanie naszych reprezentantów. Przyjechało ich kilkunastu. Już w sobotę oficjalne otwarcie największej imprezy, ponad 4600 osób wystartuje z całego świata. Po raz pierwszy w Polsce, w Toruniu, na hali już słynnej, odbędą się halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w kategorii Masters. Kategoria Masters oznacza zawodników i zawodniczki od 35 roku życia wzwyż. Reprezentacja województwa polskiego, dzięki wsparciu pana marszałka, 25 osób wystartuje w tych zawodach, w różnych konkurencjach, w różnych kategoriach wiekowych. I dzisiaj kilku reprezentantów odbierze tak zwany pakiet startowy, pamiątkową koszulkę, książkę akurat dotyczącą lekkiej atletyki. I przekażemy jakby takie życzenia od pana marszałka, które będą jakby takim przekazem, żeby ten start był bardzo udany. Mistrzostwa potrwają od 26 do 1, z czego ja się szczególnie cieszę, poza tym, że wystąpi dwóch olimpijczyków, czyli Basia Bieganowska-Zając, nasza pięciokrotna medalistka mistrzostw i moja skromna osoba. Ale niezależnie wystartuje też trzech reprezentantów, właściwie czterech łącznie ze mną, sejmiku województwa i Urzędu Marszałkowskiego. Tomek Hanzel wystartuje w półmaratonie, dyrektor biura sejmiku Damian Cedro i wiceprzewodniczący sejmiku Piotr Wach. Wszyscy wystartują na takim pięknym dystansie, półmaratonie, który pozwoli wystartować w gronie najlepszych. Oczywiście bieg będzie wspólny w wszystkich kategoriach, walczą o medale. Mam nadzieję, że tych medali trochę nam się uda uzbierać. Rozpoczyna te zawody, w sobotę jest oficjalne otwarcie, natomiast w niedzielę wszystkie kategorie wiekowe, 3000 metrów, rozpocznie nasza paraolimpijka. Ona już jest utytułowana, bo 3 lata temu zdobyła medal na Mistrzostwach Europy Halowych, Mastersów, a w tym roku wystąpi już w swojej kategorii K40, czyli w tej kategorii 40-45 lat. No, wszyscy zawodnicy będą walczyli o medale. Mamy największą reprezentację w krosie, jest ich tutaj kilkudziesięciu. Natomiast w kilku technicznych konkurencjach wystąpi również kilku reprezentantów. Mnie przyszło wystartować po raz kolejny w skoku zwyż, to moja koronna konkurencja. Natomiast po raz pierwszy będę miał okazję rzucać dyskiem. To taka nowa konkurencja, ponieważ skakać mogę tylko symbolicznie po mojej kontuzji. No, lekarze już mówią, żeby nie ryzykować. Więc jadę tylko, że tak powiem, po występ, bo trzeba potraktować, że część osób traktuje to w kategoriach zabawy. No, oczywiście są też zawodowcy, można powiedzieć, w różnym wieku i oni będą walczyli o medale, a nie będzie o nie łatwo.